Hej, 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 siemanko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku dzisiaj. Jedziemy dalej oczywiście z Football Managerem i tak, co było w poprzednim odcinku, no to w sumie pamiętacie, bo przed chwilą go oglądaliście. Ale co dzisiaj będzie? Co dzisiaj? Tak więc będzie najpierw mecz z Lechem Poznań, czyli bardzo ważny mecz ogólnie, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, następnie Rosenborg i w sumie taki mecz... No łatwy w sumie trzeba powiedzieć, bo w pierwszym meczu 3-1 udało się wygrać, tak więc ten rewanż będzie już po prostu pierdolnięciem kropki nad i po prostu. Następnie rozlosujemy sobie, kiedy będzie losowanie. Już następnego dnia, w ten sam dzień będzie koniec okienka transferowego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. No i tak, skład już ustalony. Kuchta, Kędziora, Makowski, Angela, Rowe, Dźwigała, Nowak, Tunstra, Lanza, Fame, bo Mahreza na razie zostawię, bo dalej ma tutaj brak ogrania, a myślę, że właśnie wyjdzie sobie w meczu z Rosenborgiem, bo chciałem tutaj, żeby właśnie Lanza, Fame wystąpił, bo z Lechem gramy i to jeszcze na wyjeździe, a to ważniejszy w sumie jest mecz, znaczy trudniejszy myślę z Lechem niż z Rosenborgiem ten rewanż, dlatego właśnie Lanza, Fame w pierwszym składzie, no i Jagiełło, lewa strona oraz Arak. Tak więc przechodzimy do spotkania. Lech Górnik Zabrze. Oczywiście bardzo dobrze będzie z nimi wygrać na ich boisku, bo też w dobrej formie Lech Poznań. Tutaj buja się między drugim a trzecim miejscem jak na razie. W tej chwili chyba trzecie miejsce. Tak jest, trzecie miejsce Lecha Poznań, ale ex aequo z Niecieczą 14 punktów. No i rozpoczynamy. Siódma, ósma minuta. Kędziora właśnie. Mogą być spadki FPS-ów. Uwaga, Lovrencic! No i jest 1-0 niestety. 1-0. Mogą być spadki, bo ja tutaj renderuję właśnie pierwszy odcinek dla Was, żebyście mieli dzisiaj wszystko na kanale. No mam mało czasu, naprawdę mam mało czasu, dlatego wszystko naraz muszę robić. Lovrencic, uwaga, druga sytuacja, ale Lecha, jeszcze Domowczyński, no i niestety już jest 2-0 w minucie 9 dla Lecha Poznań. Co tu zawiniło? Na razie nie mam pojęcia. Kędziora, no przegrywamy. Ależ pięknie. No i Lanza, Fame, dawaj tam. Nowak. Kędziora w polu karnym. Kędziora, proszę bardzo. Ależ Kędziora wszedł tutaj w akcję ofensywną. No i mamy pierwszą bramkę. 2-1. Bramka kontaktowa. Pierwsze trafienie w sezonie Kędziory, ale to oczywiście nie jest ostatnie słowo naszej drużyny, chociaż tracimy tą piłkę. No i Lovrencic. Do Santosa. Lovrencic. Gorczyca, uwaga! I Kuchta dobrze paruje ten strzał zawodnika z numerem 6, Haglunda. I Angela, dawaj, dobrze, że nie wybił tak na oślep, Arak. Arak do Dźwigały, Lanza, Fame, Nowak, Tunstra. No, a i dobrze go tam pokryli. Nowak był faulowany, może być niebezpiecznie tutaj, czy będzie cokolwiek, nie ma nawet żółtej kartki. Ajajaj, Jarosiński. Są spadki FPS-ów i to widać, no ale przepraszam Was bardzo za to, tak jak wspominałem, no nie ma czasu, muszę to zrobić wszystko naraz po prostu, bo się nie wyrobię. Gorczyca, ależ piła i Domowczyński nie trafił na pustą bramkę. Aj, zakryłem twarz, bo to naprawdę, no powinna być bramka, ale możemy być zadowoleni, że nie wpadło. Wisła wygrywa z Dulkanem 1-0, to ogólnie nie ma wpływu na nasze miejsce. Arak, Lanza, Fame. Tunstra, no miał, ma tu w sumie sporo miejsca, ale nie rozegrał tej piłki do nikogo, tylko do tyłu. Arak, Lanza, Fame weszło, nie było tam spalonego? Chyba nie było, nie składają broni, jest 2-2, pięknie, wracamy z dalekiej podróży, jest 2-2. W trzech strzałach się zmieściliśmy, trzy strzały proszę bardzo i 300% sytuacje, tak więc tutaj zawodnicy Górnika Zabrze sami wiedzą, że te mecze... Trzeba wygrywać. Domowczyński, myślałem, że coś tu będzie, ale akcja po drugiej stronie boiska i Kuchta fantastycznie broni. Jeszcze rzut rożny i Lovrencic, Lanza, Fame fantastycznie wyjaśnia sprawę, chociaż troszeczkę blisko naszego pola karnego. Czy coś tutaj jeszcze się wydarzy w tej akcji? Raczej nie. Kończymy pierwszą połowę. Czy coś jeszcze będzie tutaj do szatni? Ciekawego nic nie będzie, tak więc pierwsza połowa kończy się wynikiem 2-2. No i czy ja wiem, czy jestem rozczarowany? Grajcie tak dalej. Potraficie grać znacznie lepiej. No i Arak też potrafisz grać znacznie lepiej. Dobra, Arak zmotywowany, no to może coś ustrzeli w dzisiejszym meczu. No i jedziemy z drugą połową. Kuchta, Angela.
Arak na spalonym w 47 minucie. Z Krakowia 2-0. Legia wygrywa ze Śląskiem 1-0, ale uwaga, akcja Lecha Lovrencic do Mowczyński, ale tam nie wiem co było, poprzeczka, ale jeszcze spalony. To więc nawet jakby trafił, nie byłoby bramki. Nerwowo Angela oraz Row, słabe bardzo oceny, bardzo nerwowy nawet Row. Lovrencic kontuzjowany, proszę bardzo, czyli motor napędowy Lecha Poznań jest kontuzjowany. Ależ niezrozumienie tutaj naszych pomocników środkowych. Ależ fatalnie, fatalnie to wygląda. No procesor jest bardzo... Kurwa, ja nie wiem, czy jest sens w ogóle tak nagrywać, no. Dobra, jest tak, jest rzut karny, ale mi tutaj już się przestało renderować, bo stwierdziłem, że nie ma po prostu sensu, jak aż tak bardzo cięło. No i strzelili bramkę z karnego i jest 3 do 2, przegrywamy w tym spotkaniu, proszę bardzo. No i ostatnie 10 minut jeszcze Tunstra, kontuzjowany, no fatalnie. Fatalnie ogólnie przedstawia się jak na razie, no to Siwek. Siwek wchodzi za Tunstrę i moim zdaniem potrafisz grać znacznie lepiej i Siwek nawet zadowolony wszedł na boisko, a tutaj uwaga, o, poprzeczka uratowała nasz zespół przed stratą kolejnej bramki, no ale trzeba zdobyć chociaż na miarę awansu. Siwek! Jagiełło! Jest! Jest brama, kurde, szkoda, że Siwkowi nie weszło, ale Jagiełło. Kolejna brama i z 6-3 już będzie ocena lepsza. Angela, bardzo słaba ocena, 5-8. No koszmar. No i koniec meczu, 3-3. No na wyjeździe z Lechem Poznań. No to nie może być. Znaczy, no mieliśmy pecha, no chuj. Chociaż jestem rozczarowany oczywiście obrońcami, a wszystkim. Jestem rozczarowany, dobra. 3-3. No z jednej strony no to nie możemy być zawiedzeni grą naszego zespołu, ponieważ no z Lechem na wyjeździe 3-3, ale z drugiej strony no w Polsce powinniśmy wygrywać z każdym, ale oczywiście przecież no nie można zawsze wygrywać. Tak więc spoko. 1-1, znaczy 3-3, 1 punkt, remis, ale lepiej, że remis niż na przykład porażka. Kibice pogrążeni w czarnej rozpaczy, proszę bardzo, i Angela został uznany za jednego z najsłabszych, czyli no najsłabszego zawodnika w tej drużynie. 6,75 to jest jego średnia ocen jak na razie. No i chyba troszeczkę przepłaciliśmy za tego zawodnika, ale dobra, nieważne. Ale to jest nadal bez porażki, 11 spotkań. No i co, teraz się widzimy gdzie? Rosenborg i rewanż! Okej, jesteśmy już tutaj przed samiutkim meczem, rewanżem z Rosenborgiem i tak, skład Sandomierski, Janko, Dan, Celeban, Ferreira, Dawidowicz, Barbus, Pereira, Bliźniczenko, Machres, Stępiński, Tunstra na szczęście nie na długo kontuzjowany, bo na kilka tylko dni, tak więc przechodzimy do tego spotkania. 3-1 w pierwszym meczu, to był mecz na wyjeździe, tak więc mamy bardzo, bardzo komfortową sytuację tutaj przed rewanżem. Dobra, prowadzimy w tej rywalizacji. Nie odpuszczajcie jak najbardziej. Nie możemy tutaj dopuścić, żeby to zwycięstwo wymknęło nam się. Tak jest, lecimy dalej teraz pomocnicy. Okej, dobra. Cały zespół bardzo zmotywowany, tak więc zobaczmy, co uda nam się to... Ach. Znakomicie, Barbus, rozpocząłeś ten mecz, ale dobra, lecimy dalej. No i właśnie Barbus, prawą stroną Janko, piła do Machreza, Machrez, ale nie zdecydował się na atak, no i fatalnie rozegrał to i tracimy piłkę. Dawidowicz, no ale jeszcze, odzyskujemy ją, Stępiński. Machrez do Stępińskiego, pięknie, no i Machrez zalicza asystę w tym spotkaniu. Stępiński strzelcą gola, 4-1 już w dwóch meczu. Tak więc, tak jak mówiłem, to jest tylko postawienie kropki nad i w tym spotkaniu. Nic złego tutaj nie powinno się naszej drużynie przytrafić, tak więc to powinno być łatwe zwycięstwo. Philips, Larsen, o uwaga, ależ Celeban błąd, uwaga, no jest 1-1. Fatalnie Celeban zachował się, no nie wiem czemu tego nie wybił i zobaczcie, już jego ocena zmalała do 6-1. A tu znowu Odebóg, strzelec bramki z poprzedniego spotkania również. Tak więc może temu zawodnikowi byśmy się przyjrzeli. Jest bramka, ale co tak...
Nie wiem, kurde, co się dzieje, że normalnie mi tak laguje teraz. To jest jakiś kurwa, nie wiem, pech, ale dobra, jeszcze raz zobaczmy tą akcję, bo naprawdę warto. Jeszcze kilka tutaj sekund wcześniej. Właśnie Freiras, autu, wyrzut i tutaj Bliźniczenko doszedł do piłki. Stępiński zaliczył asystę, Bliźniczenko bramkę. No i świetnie, 2 do 1, szybka odpowiedź naszej drużyny i lecimy dalej. To jest jakiś koszmar teraz nagrywanie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, naprawdę. Bliźniczenko, rzut rożny, celeban, jest kolejna bramka, 3-1 już w tym spotkaniu, świetnie. 39. minuta. Drugie trafienie w sezonie celebana, no i jak na razie w sumie celeban myślę, że całkiem spoko. Jestem bardzo zadowolony jak najbardziej. Z 1-0 znów zrobiliśmy 3-1 i to bardzo szybko. Dobra, jeszcze Stępiński tutaj niech podbuduje swoje statystyki. No Bliźniczenko również pasowałoby. No i atakuje Rosenborg. Johansen, prawe skrzydło. Odebóg, uwaga! Ale świetnie, świetnie obrońcy się spisali. No i teraz może być kontra? Nie, nic z tego nie będzie. Ale jeszcze Barbus wygrywa, proszę bardzo, główkę. Mahrez, ale traci. Dawidowicz fauluje. Może być kartka, jest żółta. Żółta kartka dla Dawidowicza w 47. minucie tego spotkania, ale jedziemy dalej. O, tutaj beznadziejne to rozegranie piłki prosto do Janki. No i Janku właśnie przy piłce, Barbus. I czerwona kartka dla Larsena, proszę bardzo, tak więc od 47. minuty Rosenborg gra w dziesiątkę. Gramy w przewadze jednego zawodnika, no to teraz możemy sobie pozwolić na kolejne jakieś ciekawe bramki, ależ piła do Stępińskiego, Stępiński, pole karne, ale to był zbyt ostry kąt, to Celeban tak podał? Nie, chyba nie, Mahrez, świetnie, znakomity, stały fragment gry. No i Lenzhoff. No tutaj Pereira dobrze, chociaż niecelnie. Jest Johansen, Philips. Uwaga, i szykują akcję, Aaron ma, ale jest Sandomierski, jeszcze tutaj łapie to Norbyte. No i godzina gry już za nami właśnie w tym momencie. Czy zrobimy może zmianę? Bliźniczenko! Proszę bardzo, druga bramka w tym meczu Bliźniczenki. Fantastyczny rzut wolny. Co za strzał, 4 do 1. I Barbusowi zwiększyła się ocena, 76. minuta. Dobra, przed tą akcją zrobimy zmianę. Siwek za Barbusa. Wyglądał na zadowolonego. Ale Barbus! Jest, siedzi Barbus, no ale no zmieniłem cię właśnie. No szkoda, szkoda. I tutaj 8,5 od razu ocena. No bardzo dobry występ ogólnie Barbusa, no ale właśnie schodzisz. Pierwsze trafienie w tym sezonie naszego młodego obrońcy, znaczy pomocnika. 5 do 1. 8 do 2 w dwumeczu, no i po raz kolejny pokazaliśmy, że naprawdę Górnik Zabrze fantastyczne postępy robi w tym sezonie i po prostu musimy cisnąć dalej. No i znowu kurwa, o co tutaj chodzi z tym, bo mnie wkurwia to po prostu. Ale dobra, jest koniec meczu. Tak więc możemy. Tak, dobra robota. Ok. Analiza pomeczowa. Bliźniczenko z 6 bramek. Nielsen, tu jeszcze Juanjo. No Bliźniczenko 6 bramek, tylko 4 mu brakują do tutaj najlepszego strzelcy właśnie Nielsena. Dwie asysty, jedna bramka Stępińskiego i to on dostaje gracza meczu. No i ogólnie całkiem udany występ, tak więc jedziemy dalej. Dobra, proszę bardzo i to bardzo, bardzo przyjemne wiadomości dla nas. Górnik Zabrze otrzymuje 7 milionów 260 tysięcy funtów za udział w rozgrywkach faza grupowa Liga Mistrzów, tak więc obejrzyjmy finanse i to jest od razu 16,5 miliona. Ale grubo. No a teraz, jakbyśmy teraz spotkanie z zarządem zrobili i finanse. Proszę bardzo, budżet transferowy. Tu. Co ty pierdolisz? Tak, przegramy z innymi. Jesteśmy przekonani, że... Co? Oni gadają w ogóle. No chyba źle tam powiedziałem. No a dobra. Aha, budżetu płacowego też nie damy rady teraz. No dobra, trudno.
Koniec transferów, no właśnie przydałby mi się jakiś hajs na ten ostatni dzień, ale dobra, odrzucimy Hanley, to on mnie już w sumie nie interesuje. Biedrzycki tutaj przyjmiemy ofertę, ale dobra, no to w sumie dzisiaj jest to losowanie, no ale to będzie bardzo długi dzień, chociaż jeszcze zobaczymy, dobra, Wolski też niech idzie. No w sumie będzie bardzo długi dzień, tak więc no chociaż nie, nic tutaj jednak nie ma. Chyba, że pobędziecie ze mną tą chwilę. Biedrzycki gotów, Piotrowski gotów. Wolski odrzuca, co ty gadasz? Okej, tutaj jeszcze mamy Szczydrę. Szczyrba. Raczej Ambroziewicz, no spoko, ale która to jest godzina, że tak wolno czas leci? Ja bym chciał już to losowanie. No dzisiaj to jest 11:30, no to chyba będzie gdzieś około 15 losowanko. Jest, dobra, jest losowanie, otrzymaliśmy czwarte miejsce w losowaniu. No tak, chociaż no nie jesteśmy tutaj najsłabszą drużyną, jest Herenwen, Maribor oraz Beşiktaş, czyli trzy drużyny słabsze. No i dobra, wylosuj wszystkie zespoły i nasza grupa Real Madrid, Leverkusen, Celtic i Górnik Zabrze. No to dosyć kurwa ciężka ta grupa będzie. Ale jaka by nie była, i tak by była ciężka dla Górnika, tak więc znamy naszych przeciwników. No i co, widzimy się na meczu z Zawiszą. Okej, oto przed nami następne spotkanie i w sumie to będzie ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Kuchta, Kędziora, Makowski, Anhela, Row, Dźwigała, Nowak i Siwek, ponieważ tutaj Tunstra jeszcze nie wrócił do pełni sił. Po kontuzji Jagiełło na lewym skrzydle, Lanzafame na prawym i Arak w ataku. Takim składem rozpoczynamy to spotkanie z Zawiszą Bydgoszcz. Jeszcze tutaj rozmowa motywacyjna. Jest ok. I jeszcze Arak. No nie udało się, ale dobra. No Arak jak na razie 6 spotkań i jedna bramka. No trochę słabo, ale wierzymy cały czas w Araka. I miejmy nadzieję, że coś strzeli dzisiaj. No Jagiełło jest w bardzo dobrej formie. Lech, proszę bardzo, już wygrywa 17 punktów. No my jak na razie utrzymujemy 3-punktową przewagę, a nie ciecza jak leci. Co w tej drużynie się takiego stało, że tak dobrze cisną? Nowak, tracimy piłkę niestety. I tutaj, ależ pięknie. Pięknie w obronie zagraliśmy. No i Anhela. Dobrze do Jagiełły. Czasami jak Anhela ma piłkę, to tak. No nie wiem, co się wydarzy. Jagiełło. Ajajajajaj. Sam postanowił wykończyć tą akcję. Rozochocony ogólnie swoimi poprzednimi występami. No ale tym razem stanowczo przesadził, trzeba to powiedzieć. Aha, no jeszcze tam ostatnie godziny do końca okienka transferowego były. I za Dźwigałę dostaliśmy ofertę z jakiejś tam niemieckiej drużyny za 775 tysięcy. Nie jestem zadowolony. O, 0-0. Z Zawiszą. To jest słaby wynik. Dobra. Zawisza jest na miejscu 15, proszę bardzo. No to tutaj trzeba wygrać i faul wieczorka, ale nie będzie żadnej kartki, żadnego upomnienia. Przy tej akcji jeszcze Kędziora. Wyrzut tutaj. Dobrze. Siwek. Lanzafame. No może coś prawym skrzydłem. Kędziora. Jak na razie w trójkącie. Siwek się podłączył. Lanzafame tam pięknie właśnie. Jagiełło jest. Siedzi 1 do 0. Jagiełło. Jego kolejna bramka w tym sezonie. Która to będzie? Szósta? Siódma? Siódma. Siódme trafienie. Proszę bardzo. Ależ fantastyczna forma. Lanzafame. Dośrodkowanie. Angela. No i pięknie. Dobrze. Dobrze, Angela, że ci to weszło. Bardzo dobrze nawet. I to on teraz ma najwyższą ocenę. 7-6. Świetnie, bo to naprawdę podbuduje jego morale i mam nadzieję spowoduje, że będzie lepiej się spisywał, ależ Kuchta teraz obronił. No i czemu? Czemu za tą piłką nie goniliśmy, tylko zostawili ją? No ale dobra, 66 minuta, 2 do 0, w sumie nie ma się co męczyć, tak więc spoko. No i Row, dawaj na tej lewej stronie. Coś ostatnio ucichł nam Row, ale jest Siwek, Jagiełło, uwaga, Jagiełło, Lanzafame, ależ fenomenalnie, po prostu fenomenalnie rozegrali to Jagiełło, bardzo mierzone to dośrodkowanie do Lanzafame, no i łatwa bramka w sumie tego prawego skrzydłowego, piąta w tym sezonie, bezpośrednio? Nie, Osłowski, tak więc jednak Osłowski skierował piłkę po zagraniu z rzutu rożnego, no ale Kuchta, kolejna bramka, którą on traci.
Piast Lech 2-2, ale świetny wynik dla naszego zespołu. Nieciecza wygrywa swój mecz i tak 4 do 1 z Ruchem, 19 punktów, a Lech to już tylko jest 15 punktów i Arak, pięknie. Doskonale, że Arakowi to weszło, no i 4-1, 4-1, tak zakończy się to spotkanie, chyba że jeszcze coś tutaj ciekawego, bardzo słaba kondycja ogólnie naszych zawodników, dźwigały między innymi, wszystkich w sumie, to aż tak ich kondycyjnie zjadło to spotkanie, przecież 4-1 to powinni sobie lajtowo pykać, ale na szczęście nie ma żadnej kontuzji. No i Lanzafame, gracz meczu, bo zdobył bramkę oraz dwie asysty, czyli oczywiście solidne zwycięstwo. Siwek również, fajne spotkanie, 7-2, no i cały czas jesteśmy na miejscu pierwszym. Nieciecza również prowadzi fantastyczny sezon, oni 4-1 z Ruchem tym razem. Dobra, czy coś tutaj jest ciekawego? No tak, pamiętacie Andersona, którym się interesowaliśmy na lewej obronie? Przeszedł do Standardu Liège. Ja właśnie go sobie tutaj przeskautowałem, żeby zobaczyć, czy byłby zainteresowany przejściem do naszego zespołu, bo nie wiem. Lanzafame najlepszy na boisku i jak na razie twoja średnia ocen? 7,57 w sumie, to nie jest tragicznie. 5 bramek w 12 spotkaniach, 6 asyst. Nie, no jest dobrze, Lanzafame trzyma poziom, trzeba mu powiedzieć. Dobra passa bez porażki, 12 spotkań. No i dobra, w sumie tyle. Kończymy, bo czas mnie goni. I co dzisiaj się wydarzyło, tak więc no trzy spotkania, czyli no te minimum jest osiągnięte na ten odcinek, czyli Lech, Poznań, pierwsze spotkanie 3-3, następnie 5-1 i Rosenborg, zwycięstwo i awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Następnie wygrana z Zawiszą 4-1, a w następnym odcinku Zagłębie, Wisła, Celtic i jeszcze może tutaj bujniemy Legię i jeszcze może Wisłę Puławę. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo właśnie było też losowanie do Pucharu Polski. Druga runda dopiero, no i Wisła Puławę to też nie będzie jakaś tutaj kosmiczna drużyna, to jest druga liga. Czy coś tu ciekawego? Sobieszczyk? Nie. Lipa. Dobra, to by było tyle w tym odcinku, tak więc jeszcze nie przegraliśmy w tym sezonie. Myślę, że porażki przyjdą tutaj w meczu z Realem Madryt raczej na pewno, ale zobaczymy, może uda nam się dobrze sprzeciwstawić królewskim. Dobra, to tyle, tak więc dzięki za oglądanie. No i widzimy się już jutro w dwóch odcinkach i nie zapomnijcie, że w niedzielę o 12, no bo jutro urodziny i nie wiadomo też ile będę balował i o której wstanę w niedzielę, ale mniej więcej umówmy się na 12, tak więc dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Siemano!